Rób kroki wiary. Dzień dobry, witam wszystkich. Jezus mówi dzisiaj do ciebie i do mnie: rób kroki wiary. W tym pięknym piątkowym poranku Słowo mówi do ciebie, do mnie dzisiaj: rób kroki wiary, nie poddawaj się, idź pod prąd, zapieraj się siebie. To jest pełne poświęcenie, to boli, ale rób kroki wiary. Ja będę z tobą, mówię Panie. Jezus też zrobił krok wiary. Dostał obietnicę, miał marzenie, dostał słowo, będzie chrzcił Duchem Świętym. Ojciec powiedział mu, że będzie z nim przez cały ten okres, kiedy będzie na ziemi. Ale dlatego on musiał zrobić pewien krok wiary, pewne posłuszeństwo, pewne zaufanie. Rób kroki wiary. Dostał słowo, będzie chrzcić Duchem Świętym, ale jest tu napisane, zanim to się wszystko stało, to on musiał iść w tym kierunku. To musi być połączone. Moja miłość, jego miłość tworzy jedną wielką miłość i tworzy ten wielki cud. Więc jeśli chcę przeżywać spełnione marzenia, chcę przeżywać wielkie rzeczy, to Duch Święty mówi: rób kroki wiary. Czytamy w Ewangelii Marka 1:9. A w tych dniach przyszedł Jezus z Nazaretu i szedł właśnie w stronę Jordanu, gdzie Jan chrzcił. Zrobił pewien krok wiary. Jeśli chcesz przeżywać wielkie rzeczy, jeśli chcesz przeżywać cudowne rzeczy, to Pan mówi: idź w tym kierunku, nie poddawaj się, chociaż będzie ci to boleć. Ale on mówi: ja jestem z tobą, pomogę ci, zrób krok wiary. Zrób, nie bój się, ja jestem z tobą i wszystko dobrze uczynię. Choćby wszyscy cię opuścili, ja jestem z tobą. Masz o nie tylko o małych rzeczach, ale wielkich rzeczach. To ja ci daję te marzenia w snach, to ja ci te słowa daję do twoich myśli. Może dostałeś słowo, że masz po prostu, nie wiem, otworzyć firmę. Idź za tym. Dostałeś słowo, że, nie wiem, masz być milionerem. Idź za tym. Nie wiem, dostałeś słowo, że masz być lekarzem. Aleluja, idź za tym. Dostałeś słowo, że masz być ewangelistą. Masz jeździć po różnych miastach, narodach. Idź za tym. Masz być apostołem, może prorokiem. Idź za tym. Go for it. Idź do przodu. Rób kroki wiary. Nie patrz na przeciwności. Zawsze będą przeciwności. Im trudniejsza walka, tym większe zwycięstwo. Zrobię krok wiary. Idę naprzód. Chociaż będzie mnie to boleć. Chociaż będzie mnie to kosztować. Ale chcę. Chcę właśnie dostąpić błogosławieństw. Chcę zdobyć koronę. Chcę robić to, do czego powołał mnie Pan. On daje marzenia. On daje te wszystkie piękne rzeczy do twojej i mojej głowy. Bo ciebie kocha. Trójjedyny Bóg współpracuje razem, żeby pomóc komu? Człowiekowi. Mi, tobie. Jezus stawia się każdego dnia za tobą, w każdej chwili. Duch Święty jako pomocnik dany nam jest, jako parakletos, jako pocieszyciel. Pociesza ciebie w niewysłowionych westchnieniach. On pomaga nam modlić się. On chce, głębia przyzywa głębinę. On chce po prostu, żebyśmy my mogli wejść. Wejść to wszystko. Trójjedyny Bóg. On chce, żebyśmy weszli w odpocznienie. Weszli w życie obfitości. W pełnię. W pełni miłości, w pełni wolności, w pełni radości. Tylko słowo na dziś do ciebie i do mnie: rób kroki wiary. Pa, pa. Kochamy was. Łukaszek i Szczepanek.